Witam serdecznie w sali renesansowej Poznańskiego Ratusza, w której realizujemy kolejny program z cyklu Pochwała Inteligencji. Jest to program, który powstał przy współpracy redakcji ProPublico Bono Comunicatio, redakcji telewizji ONTV, a także przy współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Pochwała Inteligencji zachęca nas do tego, aby dostrzegać kulturę solidarną z perspektywy czasów minionych, tego na ile może być dla nas symboliczna, ponieważ właśnie w ratuszu znajduje się Muzeum Historii Miasta Poznania. Warto dostrzec z perspektywy czasu jeden z eksponatów. Właśnie ten czas odmierzający. Jest to zegar z herbem Poznania, który pochodzi z 1575 roku autorstwa Jana Stala. Jak mówią podania, jak mówią legendy, warto w tym momencie otworzyć akt lokacyjny miasta Poznania z 1253 roku i przeczytać to, co mówi dziś do nas historia, właśnie z perspektywy stworzenia tego zegara. My, Przemysł i Bolesław, bracia rodzeni z łaski Bożej książęta Polski, własnej z woli postanowieniem, a także używszy rady naszych baronów, a za zgodą czcigodnego w Chrystusie ojca księdza Bogusława biskupa i całej kapituły poznańskiego kościoła uczciwemu mężowi Tomaszowi i jego potomstwu, dajemy dla lokowania na prawie niemieckim miasto, które powszechnie zwane jest Poznaniem. To bardzo ważne w chwili, kiedy mówimy o dostrzeżeniu wielkomiejskich ośrodków kultury, o tradycji muzealnictwa, na ile akty elekcyjne zgromadzone w takich miejscach jak Muzeum Historii Miasta Poznania i w innych muzeach odnoszących się do historii równie ważnych dla naszej kultury solidarnej miast są dzisiaj dla nas ciekawymi motywami do rozmowy. I między innymi o tym będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Serdecznie do niej zapraszam. Ratusz Poznański, sala renesansowa. Kolejne spotkanie z cyklu Pochwała Inteligencji. Witam Państwa, Marcin Zawada. I Dominiku Górny. Dzisiaj mamy przyjemność gościć absolutnie wyjątkową osobę, która zapisała się w kontekście tradycji kultury ProPublico Bono. Jest to Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie, historyk sztuki, archeolog i co ciekawe, to jest ważne dla naszego miejsca, rodowity poznaniak. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, pierwsze pytanie. Czy w Polsce muzea wykorzystuje się w sposób dostateczny do przekazywania wiedzy historycznej? I tak i nie. To znaczy, tutaj mamy jakby dwa punkty spojrzenia. To znaczy, w muzeach jest największa publiczność wśród wszystkich innych instytucji kultury niekomercyjnych. Dobrze ponad połowa mniej publiczności odwiedza instytucje sceniczne, artystyczne, muzyczne, teatralne. To pokazuje, że ludzie głosują nogami troszeczkę, zaglądając do muzeów, szukając tej emocji związanej z przeżyciem historycznym, z poznaniem tradycji, ale nie tylko, na przykład mówimy o muzeach przyrodniczych. Z drugiej strony można powiedzieć, że jeszcze więcej mogłoby przyjść publiczności do muzeów, ale to już jest zależne od kilku czynników. Po pierwsze tego, czy muzea są zdolne przyjąć taką publiczność. Myślę tutaj o infrastrukturze, o umiejętnościach pokazywania własnych programów, budowania własnych programów w sposób zrozumiały, komunikatywny, przekazywanych. Dotyczy to także nastawienia tego zewnętrznego, to znaczy w jakim środowisku działamy. Pamiętajmy, że muzea nie tworzą produktów turystycznych czy edukacyjnych, tworzą produkty stricte kulturalne. Tak mówi ustawa o muzeach, tak mówi ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, aczkolwiek siłą rzeczy uważamy, że to turyści odwiedzają muzea przede wszystkim. Jest problem departycji różnych środków publicznych, opisu pewnych mechanizmów zarządzania sferą przemysłów kulturowych i ich wsparciem. U nas turoperatorzy, właśnie ci krajowi, dosyć tworzą nikły rynek usług, który mógłby pośredniczyć pomiędzy chętnymi, a tymi, którzy chcieliby coś zobaczyć. Krótko rzecz biorąc, muzea, podobnie jak inne instytucje kultury, swoją ofertę kulturalną muszą, chcąc nie chcąc, uzbrajać. Niestety ze zbyt skąpych środków, nie dysponujemy pieniędzmi na turystykę, powtórzę, tworzyć te mechanizmy turystyczne. Różnym instytucjom w różny sposób się udaje. Wspomniałem o otoczeniu działania instytucji muzealnych. To także są środowiska lokalne.
nie tylko miłośnicy i fani różnych kolekcji, różnych dzieł sztuki, ale też i kolekcji przyrodniczych, archeologicznych. To są z reguły niezbyt liczne grupy osób, ale środowiska polityczne lokalne, które stanowią o obliczu wizerunku danych wspólnot, miejskich przede wszystkim, gminnych, jakbyśmy chcieli powiedzieć, takim systemem administracyjnym to ujmując. No, pytanie jest, na ile muzea, czy wszystkie instytucje kultury, wszystko jedno, kto jest ich organizatorem, czy marszałek, czy prezydent, czy wójt, czy minister, tworzą jakąś wspólną jednię programów turystycznych. Tym operatorem jest władza lokalna, nie te instytucje. Tak, o tym zapominamy często. Mówi się to oni, prawda? Ja mówię, nie, to my razem wszyscy, a nie tylko oni. Sezon turystyczny jest takim świetnym sprawdzianem, czy istnieją pomysły współpracy, współdziałania, nie dzielenia, tylko łączenia wspólnych pomysłów, tych turoperatorskich, mówiąc generalnie hasłowo. No, w wielu miastach sezon turystyczny trwa bardzo krótko, 5 miesięcy to jest sukces. Kraków jest takim szlachetnym wyjątkiem, gdzie ten sezon turystyczny trwa dłużej. No, ale są miasta znane właśnie z wielkiej turystyki, europejskie chociażby, gdzie sezon turystyczny trwa prawie 12 miesięcy non-stop. Atrakcje cały czas gdzieś tam się przewijają. One nie zastępują pracy instytucji kultury, one wzajemnie się dopełniają w sposób przemyślany. No właśnie, sezon turystyczny trwa cały rok, a może i jeszcze dłużej. To można tutaj nawiązać chociażby do projektu, który istnieje już od roku pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy tutaj na myśli Akademię Zarządzania Muzeum. To taki projekt, który jest skierowany w szczególnej mierze do muzealników. Proszę powiedzieć, czy dotychczas, Pana zdaniem, spełnia on swoją rolę? Jakie są jeszcze w stosunku do niego oczekiwania? Muzeum Pałacu w Wilanowie i ja osobiście razem z moimi współpracownikami, jeszcze osobami też z innych ośrodków w Polsce, zostaliśmy zobligowani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego, do opracowania takiego programu pilotażowego. On będzie kontynuowany w kolejnych latach, pewnie w zmienionych nieco warunkach, ale myśmy sobie przyjęli za założenie, że zresztą minister sobie życzył przede wszystkim, ale myśmy dopowiedzieli, jakimi sposobami uzyskać ten główny cel, mianowicie jak stworzyć listę liderów, czyli osób, które zawodowo, mentalnie, mając predyspozycje psychiczne, odpowiednie wykształcenie, zdolności komunikacyjne, zdolność przekonywania turystów chociażby, ale też i polityków, czyli tych decydentów o losach muzeów niektórych, mających no, zupełnie fundamentalne no, role do odegrania. Czyli tych liderów, którzy mogliby w różnych obszarach działania muzealnego usprawnić działalność muzeów. Pilotaż dotyczył szerszego programu hasłowo określanego modernizacja muzeów, tak jak to minister zaproponował. Operatorem tego programu już w tym roku i w następnych jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Zbiorów Publicznych. Także to on będzie prowadził kolejne edycje. W naszym pilotażu założyliśmy sobie takie 3 główne moduły w konkursie oczywiście wniosków. Po pierwsze, chcieliśmy wprowadzić metodologię nauki muzealników, pewnych zachowań, pewnych kompetencji związanych z kontaktem z turystami, tak zwanych personelu pierwszego kontaktu. Pod kryptonimem EchoCast, takim modułem wypracowanym przez kilka instytucji europejskich już dawno, dawno temu, ale w Polsce ciągle nie był wdrażany. Liderem tego było Muzeum Zamkowe w Malborku ze strony Polski, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. I zdaje się, że to przyniosło bardzo dobry rezultat, dlatego że wielu muzealników po raz pierwszy w ogóle przeszło jakiekolwiek szkolenie, akurat tak odpowiedzialne. To jest dosyć dziwne. Szkolenia te akurat miały charakter kaskadowy. Polegało to na tym, że uczyliśmy trenerów, którzy potem mieli obowiązek w swoich instytucjach cały czas pod kierunkiem misterem dyrektora tej instytucji przeszkolić innych pracowników. No i tutaj oczywiście z paru dziesięciu osób udało nam się wyłowić kilka talentów, które bez wątpienia mogły być takimi trenerami europejskimi już na szerszą skalę. Drugim ważnym modułem szkoleniowym było wdrożenie zarządzania projektowego w zespołach, znanego ogólnie takim systemie PRINCE2,
administracja brytyjska to wdraża od wielu lat także do muzeów. W Europie coraz bardziej się to upowszechnia. Jest to bardzo złożona, często i trudna metodologia. Na pewnym poziomie takim zupełnie podstawowym zostały kursy przeprowadzone. 74 osoby bodaj zdobyły certyfikat. Zdawalność była dosyć wysoka, bo sięgała 77%, co było dosyć wysokim wynikiem na tle innych grup zawodowych, na przykład w Polsce. To wiemy od trenerów. Certyfikat jest międzynarodowy. Trzecią grupą działań było fundowanie staży na pobyty zagraniczne, gdziekolwiek na świecie i w Polsce. 18 staży było w Polsce, kilkanaście, o ile dobrze pamiętam, w muzeach brytyjskich głównie. Stażyści mieli obowiązek potem podzielić się też swoją wiedzą, doświadczeniami w formie pisanej. Czekamy też na publikację za jakiś czas. To na różne sposoby, także i tutaj w Poznaniu, było potem podsumowywane, prezentowane przez beneficjentów samych programów. Z Wielkopolski trzeba wskazać Muzeum w Rydzynie, które odniosło bardzo taki miły, nieduże w sumie muzeum, prawda, miły sukces, gdzie bardzo wytrwale starano się pokazać swoje umiejętności, zdobyć nowe doświadczenia, kompetencje. To jest bardzo ważne, taką wiedzę muzealną. Ale jesienią, jako że nam się okazało, że budżet i zamówienia publiczne pozwoliły nam na pewne oszczędności, postanowiliśmy razem z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz British Council kilkudniową konferencję zorganizować z udziałem brytyjskich pracowników muzeów. Odwiedziła nas z czteroma wykładami pani Frida Matassa, która została wyróżniona przez królową brytyjską tytułem szlacheckim w zamian za zasługi dla muzealnictwa, dla muzeów brytyjskich, i pokazała nam bardzo syntetyczny wykład, jak zarządzać kolekcją muzealną. Były też przedstawicielki Tate Gallery, a profesor Jack Loman z Muzeum Historii Londynu opowiedział, jak zdobyć milion. Między innymi. Spotkania były otwarte, więc nie zamknięte wyłącznie dla beneficjentów programu. Z całego kraju przyjeżdżały osoby. Mieliśmy jeszcze inne cykle szkoleń, takich samoszkoleń też, na przykład dotyczące samooceny metodologii CAF. Na przykład, jeden z takich przykładów. W sumie żeśmy przeszkolili około 2000 osób, co jest wynikiem dosyć zadziwiającym. Przekroczyliśmy nasze pierwotne założenia o kilkaset osób, jak liczyliśmy 1200-1400 na początku. Dzięki tym szkoleniom kaskadowym i dzięki tym właśnie oszczędnościom, które pozwoliły nam na zorganizowanie wykładów i zajęć otwartych tak naprawdę. Więc jesteśmy z tego powodu bardzo radzi. Ukaże się kilka publikacji też w tym roku, jako skutek naszych działań. Właśnie Fridy Matassy książka Zarządzanie kolekcją w języku polskim. Udało nam się przekonać wydawców do bardzo, bardzo hojnego potraktowania wniosku o licencję. I chyba to będzie jedno z pierwszych nieanglojęzycznych w ogóle wydań na świecie tej książki. Myślę, że wszystkim się przyda. Czekamy na kilka innych książeczek także, które mam nadzieję, jak się ukażą, też lepiej pozwolą zrozumieć problemy zarządzania w muzeach pewnymi sektorami. Czy to cyfryzacją w muzeach, taki dosyć enigmatyczny termin użyłem, formalnie, politycznie mówi się digitalizacja. Nie po polsku. Dotyczy to też przemian terminologii, rozumienia słowo muzeum, terminu muzeum w różnych kulturach, w różnych okresach. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze. Mówił Pan o muzealnikach przed momentem, troszkę o tym, jak zmienić gdzieś może też przyszłość tych placówek. To teraz o tej jednej placówce i o przyszłości, o Pańskiej placówce. Jakie są najbliższe lata pod kątem wyznaczanych sobie zadań i celów w Muzeum Pałac w Wilanowie? Miłe pytanie na podsumowanie prawie 10 lat mojej pracy w Wilanowie, bo w 2002 roku w połowie zacząłem tam pracę, zastawszy instytucję, która była bardzo zabiedzona. Na kilka możliwych sposobów. Największym problemem był stan zabytków wilanowskich, słynnego pałacu.
Na szczęście ówczesny minister, pan Waldemar Dąbrowski, zrozumiał, że jedno z miejsc uosabiających majestat Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, te słowa mnie zupełnie nie bolą, jeśli je używam właśnie Wilanowi w sprawach wilanowskich, że to miejsce powinno odzyskać swój blask. I pracujemy nad tym kolejny rok, formując różnego rodzaju wnioski finansowe, z sukcesem chyba, zdobywając w różnych konkursach środki, które umożliwiają nam przeprowadzić interwencje konserwatorskie. Zadał pan pytanie o przyszłość, a zacząłem od przeszłości. Dyrektorzy instytucji myślą wyłącznie o przyszłości, ich historii zapominają, ale tutaj państwu jestem zobowiązany powiedzieć, że tak naprawdę wykonaliśmy około 40% pracy naszej, założonej właśnie tych kilka lat temu, związanej właśnie z ratowaniem zabytków wilanowskich. To nie jest jeden pałac, to jest 37 obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, dwa wielkie parki, to jest blisko 90 hektarów, zabytkowe oczywiście, krajobrazowe, z paru dziesięcioma pomnikami przyrody, z rezerwatem przyrody, z bardzo rzadkimi w Europie siedliskami, jakościowo ważnymi pod względem wielkości i wartości grądów wiązowych chociażby, prawda? To jest dosyć istotne. Więc pracy jest dosyć dużo i tak naprawdę w obrządku pałacowym nigdy się to nie skończy. Ci turyści, którzy widzą, że ktoś tam chodzi i bez przerwy coś poprawia przy zabytku, myśli sobie, znowuż coś tam mają do zrobienia, naprawienia i marnują pieniądze. No nie. Tak było przez wszystkie setki lat, jak ten pałac stoi. Każde pokolenie bardzo starannie dbało o to, co się działo z budowlami wilanowskimi, dokładało swoją cegiełkę, ale można powiedzieć, że z nawarstwień tak naprawdę to co 35 lat trzeba było przeprowadzać większe roboty. Nasz cykl jest już opóźniony o tam dobrze ponad 10 lat w stosunku do prac wykonanych na przełomie lat 50. i 60. Mam nadzieję, że jakość tych prac, które prowadzimy, sposób użytych materiałów, najwyższej klasy specjaliści dostępni w Polsce, pozwolą nam ten cykl międzypokoleniowy nieco przedłużyć, może do 2-3 pokoleń. Mówię na serio, dlatego że rzeczywiście tam, gdzie jest to możliwe i dopuszczalne pod względem konserwatorskim, to znaczy tam, gdzie nie ma autentycznej substancji zabytkowej, staramy się użyć takie materiały, które są nieco trwalsze od tych materiałów dostępnych na rynku w latach 70., 50., 60., trochę innych już strukturalnie, dobrze laboratoryjnie przebadanych niż te, które powstawały w XVII, XVIII wieku, tak troszeczkę, a vista, prawda, spod ręki, z piachu wiślanego, wapna gdzieś tam przywożonego barkami z Gór Świętokrzyskich i drewna z nadobecnego zalewu Zegrzyńskiego na przykład, czy z Puszczy Kozienickiej. To tak dla wyjaśnienia. Co jeszcze trzeba robić? No, mówiłem o substancji zabytkowej, ale muzeum to nie są wyłącznie zabytki. To jest kolekcja muzealna, o którą też trzeba dbać w podobnych cyklach pokoleniowych czy międzypokoleniowych. To są przede wszystkim programy. Programy wystawiennicze, programy edukacyjne, z których jesteśmy najbardziej dumni, bo w ciągu tam 6-7 lat tak naprawdę dzięki niedużej grupce osób zbudowaliśmy jeden, no muszę to powiedzieć, dobrze postrzeganych w kraju. Nie powinienem takich słów używać, mówiąc o własnej pracy czy pracy kolegów, ale to dla nich robię przede wszystkim. Jesteśmy doceniani w Polsce za ten nasz wkład w budowanie nowych, często bardzo innowacyjnych rozwiązań edukacji muzealnej. Współpracujemy też i w tym zakresie z muzeami o podobnym charakterze, muzeami rezydencjalnymi w Europie. Jesteśmy jedyną póki co instytucją muzeum rezydencjalnego w Stowarzyszeniu Rezydencji Królewskich w Europie. Wersal przewodzi temu. I mamy takie wspólne programy właśnie młodzieżowe. Wymiany stażystów na przykład, także pracownicy nasi młodzi szkolą się, przybywając po miesiącu w różnych takich co bardziej znanych turystycznie miejscach w Europie. Co więcej, do nas także przyjeżdżają stażyści. Jest to bardzo twórcze, lepiej rozumiemy naszą technikę pracy, nasze potrzeby. Co więcej, dzieląc się doświadczeniami, nagle rozumiemy, że wcale nie jesteśmy tacy gdzieś tam, jak Polacy mają takie kompleksy, prawda, że gdzieś tam jesteśmy o parę dziesiąt lat zapóźnieni. W sprawach ochrony zabytków, opieki nad zabytkami, dbania o kolekcje, sposobu budowania komunikacji społecznej, to jest bardzo ważny też obszar naszych działań, jesteśmy bardzo nowocześni, czasem nawet nieco dalej sięgamy, niż innym pozwalają na to, jak zwykle pieniądze.
No to nie jest problem świadomości, tak naprawdę. Mamy zbliżone standardy rozumienia misji muzealnej na świecie. Natomiast możliwości wykonawcze są różne. One często wywodzą się z indywidualnych talentów, które trzeba umieć jakoś pozyskać. A nie wszystko za pieniądze można kupić. Gdzie indziej tylko za pieniądze. To są te różnice kulturowe w poszczególnych krajach. Nawiązuje Pan do tradycji, do muzeów rezydencjonalnych, współpracy w ramach laureatów Nagrody Pro Publico Bono, Muzeum Pałac w Wilanowie. Te wszystkie tematy w sposób szczególny opisane są w piśmie Arche. Genius loci tego pisma właśnie polega na umiłowaniu tradycji i przeniesieniu jej wartości w stosunku do czasów współczesnych. Jak narodziło się to pismo? Na czym polega jego idea? Autorem i właścicielem tytułu prasowego jest pan profesor Jeremi Królikowski, z którym się znam już tam lat ze 30 chyba. A na początku lat, pod koniec lat 80. starał się stworzyć takie alternatywne w drugim obiegu pismo wielkoformatowe, poświęcone specjalnym problemom kultury przestrzeni. I tego, jak architektura krajobrazu, jak kultura osobista może wzajemnie wpływać na kształtowanie naszego najbliższego otoczenia. Pismo po 10 latach zostało wznowione przez Stowarzyszenie Genius Loci, które skupia 50 paru osób myślących, jak mówi nazwa samego stowarzyszenia, wokół jakichś własnych miejsc, miejsc wartości. To może być Muzeum Pałac w Wilanowie, oczywiście jako instytucja, ma tam kilku pracowników do tego stowarzyszenia należy, ale to też jest i Muzeum w Łańcucie i to są prywatni właściciele, właściciele prywatnych domów, animatorzy kultury, hotelarze, którzy mają w zabytkach swoje wyjątkowe miejsca, bardzo klimatyczne, kreowane no, jako rodzaj produktu turystycznego, ale w poszanowaniu tradycji miejsca, historii, opowiadania o tym. No, na przykład na Dolnym Śląsku czy w Małopolsce. Trochę artystów. No, jest to zróżnicowana grupa osób, która wokół ducha miejsca i tego, co tak naprawdę ta metafora może uosabiać. Ona uosabia więzi między ludźmi, ale związane z miejscem. Musi być miejsce jakieś, musi być to zakotwiczenie. Tożsamość z reguły ma charakter terytorialny. Ona nie wyłącznie się wiąże z jakimiś grupami, które luźno gdzieś tam krążą, tak jak w internecie, prawda? Wspólnoty zainteresowań. Owszem, tak. Ale mogą być wspólnoty zainteresowań zlokalizowane, więc jest to bliżej realnego świata, bo nasze życie składa się z bardzo prostych czynności. Chodzimy tymi samymi drogami najczęściej, tak jak te zwierzątka, które mają swoje własne środowisko, siedlisko, prawda, i tam wokół niego jakieś zabiegi musimy robić. Rzadko gdzieś się dalej wypuszczamy. Te genius loci to jesteśmy my tak naprawdę. Kim jesteśmy, skąd przychodzimy, co uosabiamy. Pokaż mu albo sobie, albo mi swój dom, a powiem ci, kim jesteś, prawda? Można parafrazować to na wiele różnych sposobów. Ortega y Gasset mówi, pokaż mi swój krajobraz, a powiem ci, kim jesteś. To świetnie pasuje do bardzo bolesnych i trudnych dyskusji o krajobrazie polskim, który jest wyjątkowo zaszpecony w ciągu ostatnich 20 lat poprzez rozbicie właśnie pewnych kanonów lokalnych, i piękna, i zagospodarowania takiego, które nie byłoby sprzeczne z pewnymi zasadami, nie estetycznymi, broń Boże, tylko funkcjonalnymi, bo ład przestrzenny jest także ładem prawnym, ładem moralnym. No, nie szkodźmy sąsiadowi, nie szkodźmy sąsiadowi. No, w Polsce co prawda nie ma podatku katastralnego, bo on by szybciutko przestawił wajchę w głowie każdego z nas. Poznaniu można mieć wajcha w Warszawie ustrojstwo. Przedstawić sposób myślenia na to, że to jest dobro wspólne, ta przestrzeń, która nas otacza i że nie musimy być egoistami, wprost przeciwnie, możemy tworzyć wspólnotę terytorialną i wtedy dochodzimy do tego, czym są samorządy terytorialne, prawda? I jakimi one powinny być strażnikami tej przestrzeni. Przyjęło się zupełnie na wspak rozumieć, że to nie jest dobro wspólne, tylko dobro eksploracji czyjejś. Czyli dobra symboliczne potrafią być rabunkowo eksploatowane. Także przestrzeń może być rabunkowo eksploatowana, prawda? My na to uwagi nie zwracamy, bo każdy gdzieś tam sobą zajęty, ta wspólnotowość gdzieś tam się rozłazi. Także czasopismo Arche poświęcone Genius Loci, wydawane przez pana profesora Jeremiego Królikowskiego, Radę Programową czasopisma, redakcję czasopisma, Radę Programową Stowarzyszenia, członków Stowarzyszenia, jest takim ciałem niezależnym zupełnie. Skupia fascynatów, ludzi, którzy chcą dyskutować o tym, jak naprawiać, jak sobie pomagać, jak argumentować. Tak troszeczkę, jak teraz próbuję to robić, co jest dobrem wspólnym. To jest takie oczywiste, ale my o tym zapominamy na co dzień. Wypójmy, panie dyrektorze, na moment na takie wody międzynarodowe.
Międzynarodowa Rada Muzeów. Pan w tej radzie działa aktywnie, w związku z tym chciałem zapytać o to, jakie są różnice w polityce muzealnej w Polsce i na świecie. Czy są takie różnice? Jeżeli są, to czy są duże i czy te różnice wpływają in plus na te muzea międzynarodowe, czyli gdzieś poza Polską, czy te tutaj nasze rodzime? No, różnic jest oczywiście bardzo dużo. To jest tak, no, jakby powiedziałem, rola muzeów i sposoby działania są bardzo podobne, ale otoczenie działania tych muzeów jest zupełnie inne. Nie ma takiej mody w Polsce na chodzenie do muzeów, aczkolwiek jak powiedziałem na początku, i tak to jest więcej wizyt niż w innych instytucjach kultury, niekomercyjnych. I w związku z czym, skoro jest większość w tego typu instytucjach, to temu są podporządkowane decyzje finansowe. Jeśli myślimy o instytucjach publicznych, no to tak zwanych organizatorów prawnych, którzy w imieniu podatników nas wszystkich tak stymulują rozwój infrastruktury muzealnej, żeby ona nadążała za potrzebami, wyzwaniami czasu. Oczywiście w Polsce dosyć dużo się inwestuje w muzea ostatnio, ale to środków unijnych. I to tak, mam nadzieję, że to nie skończy się za niedługo już, prawda? Czy tak będzie w nowej perspektywie finansowej, miejmy nadzieję. Czy tylko w muzea, czy tylko w infrastrukturę. Ja oczywiście wolałbym, żeby to były łączone projekty i twarde, i miękkie, żeby ich nie rozdzielać, tak jak to się dzieje w polityce kulturalnej, dlatego że buduje się budynki po coś. No, unowocześnia się budynki, modernizuje po coś, prawda? I to po coś jest najważniejsze. I teraz co to jest tak naprawdę? To jest świadomość korzyści społecznych, tego, że można być twórczym, że można być innowacyjnym. To, co jest wdrożone z twórczości, to jest innowacyjne właśnie. Innowacyjność musi mieć wymiar praktyczny, musi istnieć jakiś pomysł. On teoretycznie nie może funkcjonować. W sferze edukacji, w sferze nauki wyższej, niższej, w sferze hobby, kultury spędzania wolnego czasu, dialogu społecznego. W Afryce są znane przykłady muzeów, gdzie plemiona, które walczyły od dziesiątek pokoleń ze sobą, nagle znalazły wspólny grunt i wymianę, i tam mogą się porozumiewywać. Nawet jeśli używają zupełnie niezrozumiałych dla siebie języków, to już przynajmniej nie walczą, tylko mówią, co im przeszkadza. To są instytucje, w których można wyrównywać wykluczenie społeczne, na przykład tych osób, które są upośledzone fizycznie na różne możliwe sposoby, uprzyjaźniając im pobyt w muzeum. Ale to wymaga gigantycznych i bardzo celowych zawsze inwestycji. To jest w końcu tworzenie, to jest także tworzenie pewnego klimatu do tego, co jest najbardziej wzniosłe w muzeach. To są instytucje daru. Symbole ofiarności społecznej tak naprawdę. Taka jest w większości geneza muzeów na świecie. Także w Polsce, zwłaszcza w tej Polsce rozbiorowej, zwłaszcza tutaj, w Wielkopolsce. To jest wielki poryw ducha nielicznych dla wielu. Ta funkcja służebna, muzealna, społeczna jest bardzo ważna. O tym zawsze trzeba przypominać. To jest to nasze tworzywo pracy muzealnej, element tożsamości muzeów. I to jest też pokazanie, jak można żyć, obcując z tradycją własnej rodziny, z sąsiadem, który może mieć odmienne poglądy. Sięgamy po inne słowo klucz tolerancji, prawda? Muzea są naprawdę bardzo przyjaznym miejscem. Jeśli mówimy o muzeach sztuki, no to oczywiście jest to miejsce kontemplacji niejednokrotnie. Nie takiego przelatywania gdzieś tam obok i zaliczania obrazków. Tylko kontemplacji jakichś wyobrażeń, dialogu z przeszłością, odkrywania tej przeszłości emocjonalnego, ale też w kategoriach poznawczych można to ująć, czyli zdobywania jakiejś wiedzy. Przeżycia estetyczne potrafią bardzo mocno otworzyć umysł i spowodować, to wynika z badań, że sposób oddziaływania dzieła sztuki potrafi bardzo mocno otworzyć, podnieść tak naprawdę chwilowo przynajmniej naszą inteligencję, przenieść się do pewnego ponadzmysłowego nawet odbioru, komunikacji z dawno już nieżyjącymi artystami. To dosyć magiczne sytuacje. Tego się można nauczyć, to nie jest takie łatwe. To rzadko się zdarza, że tak można wejść i to odczuć, prawda? Nie. To jak zasłuchanie muzyki, to wymaga pewnej praktyki i wytrwałości w samonauczaniu, w samodzielności. W kontekście tego, co pan mówi, nie sposób nie zadać pytania o początki, o narodziny klubu Pochwała Inteligencji, tak zresztą nazywa się nasz program.
pana działalność dowodzi. Kiedyś żyliśmy w kręgu Wielkiego Króla, jak zresztą mówi jedna z wilanowskich publikacji. Dzisiaj można powiedzieć, że żyjemy w kręgu wielkiej inteligencji. To właśnie rozmowy, dyskusje, spotkania z bohaterami Klubu Pochwała Inteligencji uczą nas tego, jakie były jego początki i dlaczego ten klub jest dzisiaj dla nas tak bardzo ważny. Oj, bardzo ważne pytanie. Tutaj od razu powiem, że dyrektorzy, znowuż powtórzę, myślą bardziej o przyszłości niż o przeszłości. Trudno mi sobie odtworzyć w pamięci. Znam osobę, która o tym najlepiej może powiedzieć, inicjator, pomysłodawca Waldemar Rataj. Dawno temu sięgnęliśmy, już lat chyba temu 5, do takiej formuły, albo i 6, ten czas pędzi, do takiej formuły pracy muzeum, że w obszarach, gdzie czegoś nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć, organizujemy małe spotkania typu seminaryjnego, większe konferencyjnego, tak żeby sposoby, żeby to, co możemy usłyszeć od osób mądrych, często wyspecjalizowanych w sprawach, które wiążą się w jakiś sposób z historią miejsca, można byłoby jakoś inaczej na tę historię popatrzeć. To dotyczy oczywiście problemów także społecznych, to nie wyłącznie Pałacu Wilanowskiego czy epoki króla Jana III, w ogóle generalnie tradycji Rzeczpospolitej, obojga narodów, sposobu patrzenia na środowisko przyrodnicze, na symbolikę tego, jak przygotowywać wystawy, problematyki kresów i odbioru dzisiaj, wykluczeń społecznych, więc tak bardzo szeroko, tak jak wcześniej powiedziałem, czym mogłoby być muzeum, tak penetrowaliśmy obszary problemowe, redefiniując to na własne potrzeby muzealne. Czyli staraliśmy się pozyskać wiedzę, umiejętności, inteligencję mądrych osób do tego, by usprawnić nasz sposób patrzenia w muzeum, nasz osobisty także. Zaczęło się od spotkań w sali uczt, którą Sobieski pobudował pod koniec swojego życia po to właśnie, żeby słuchać swoich gości. On słynął z tego, że słuchał i chciał się dowiedzieć, w ten sposób poznawał świat. Potem starał się połączyć różne wątki, często bardzo odległe, w jakieś systematy po to, żeby lepiej zrozumieć i siebie, i otoczenie, no i żeby lepiej wykonywać swoje funkcje społeczne. Aczkolwiek na koniec życia historycy go dosyć surowo już oceniają. Ja teraz zapytam o muzea znów, bo jest jedna rzecz bardzo istotna. Muzea ze sobą współpracują, ale pewnie też i muzea ze sobą rywalizują. Jak wygląda ta współpraca i ta rywalizacja na kanwie Polski i też szerzej Europy? Dotyka pan takiego problemu klasycznego dla zarządzania instytucjami publicznymi. Wszystko jedno, czy to będą muzea, czy nie, ale muzea zwłaszcza. Są muzea o podobnym charakterze. Ta konkurencja ma charakter terytorialny bardziej, bo my nie konkurujemy z Muzeum w Łańcucie na przykład, tylko wprost przeciwnie, bardzo chętnie chcemy współpracować. Co więcej, w Warszawie też tak jest. Nie konkurujemy z Muzeum Łazienkowskim czy Zamkiem Królewskim, ponieważ mamy odrębne tożsamości, odrębne wizerunki historyczne, odrębne historie opowiadamy. Konkurencja dotyczy może bardziej w tym przypadku nie tyle tej klasycznej oferty i tego, że ją poprzez udostępnianie możemy pokazywać naszej publiczności, prawda? Budujemy w ten sposób nasze uczestnictwo, co w sięganiu do kiesy na przykład sponsorskiej, czy często publicznej. Ci już nie, teraz tamci na przykład, to tak może wyglądać. Tamci już dosyć mają. My mamy 40%, mówię wszystkim, tak. To jest tyle, co naszej powinności wilanowskiej powinniśmy wykonać, z tego, co liczyliśmy kilka lat temu. Wiem, że to są zawsze trudne wybory, bo potrzeb jest więcej niż możliwości finansowych. I tutaj ten plan konkurencyjny widzę najmocniej i najbardziej ostro. Nie konkurujemy o rząd dusz, broń Boże. Nasza misja publiczna, służebna, myślę bardzo dobrze, to w skrócie chyba powinna odpowiadać naszym tutaj słuchaczom, widzom. Jeśli ktokolwiek z muzealników to chce ujmować w kategoriach konkurencyjnych, to ośmielę się powiedzieć, że się myli, przynajmniej na gruncie etycznym, zawodowym. Konkurencja światowa, ona jest konkurencją rynków turystycznych, budowanych przez wielkie kraje, wielkie miasta przede wszystkim, gdzie muzea są maksymalnie mocno eksponowane. Przytoczę tutaj kilka przykładów finansowych. Na przykład muzea na wyspie realizują 10-letni program renowacji, przystosowania do gigantycznej infrastruktury turystycznej. No, tego nie było w XIX wieku, kiedy powstawały, ale na początku XX. Za 1 miliard euro ze środków federalnych. Drugie 600 czy 800 milionów euro jest wpompowane w muzea przeniesione z obrzeży Berlina po tych podziałach okresu zimnej wojny przez Brandenburgię i Senat Berlina.
pokazuje, że tego typu inwestycja kumuluje pewną atrakcję, bo w tych muzeach można spędzić kilkanaście dni, pod warunkiem, że jest obok dostępny hotel, prawda? Te hotele powstają. Do tego dochodzi zbudowanie wielkiego transkontynentalnego lotniska. U nas się wiele o tym mówiło, ale tam powstało już w międzyczasie. To są tego typu przykłady synergii w makroskali, makroekonomicznej. Przykład w Wersalu, który realizuje 16-letni program rewitalizacji ze środków własnych, nie unijnych. Tam unijne są nawet projekty jakieś takie pomocnicze. Szacowanego tam początkowo na 300 parędziesiąt milionów euro, teraz dobrze, ponad 500 milionów euro, który właśnie służy zbudowaniu odpowiedniej infrastruktury, odpowiedniej do potrzeb cywilizacyjnych, współczesnych, nie takich, jakie były tam w XVII, XVIII czy XIX wieku, tylko współczesnych, bo tutaj trzeba operować tym, co jest nowoczesne we współczesnych kryteriach, myśląc o infrastrukturze turystycznej. Tam, gdzie na to pozwalają warunki ochrony zabytków oczywiście, nie samym pałacu. Nie wiem, tylko gdzieś tam w jego otoczeniu są skupowane grunty na ten cel na przykład. Po to, żeby zwiększyć frekwencję z 4,5 miliona do tam docelowo do 6 milionów. Jeśli policzyć, że per capita 200 euro zostawia turysta, czy ten, który mieszka w Wersalu, czy ten z Moskwy, z Warszawy, z Lizbony, no to przy 4 milionach już łatwo sobie policzyć, że to jest w kategoriach makroekonomicznych przychód, prawda, 4 miliony razy 200 euro. Czyli warto inwestować w coś, co jeszcze na dodatek jest rodzajem brandu narodowego, marką, prestiżem Francji. Kto nie słyszał o Wersalu, kto by tam nie był. Więc zarabiają wszyscy na tym, tylko dlatego, że istnieje muzeum. No, nie czerpię bezpośrednio tak wielkich pieniędzy z tego oczywiście interesu, ale warto z pieniędzy podatników, przedsiębiorców, podatków, krótko rzecz biorąc, finansować tego rodzaju szczególne miejsca. Ile jest takich miejsc w Polsce? Trzeba sobie odpowiedzieć teraz o polityki krajową, regionalne, lokalne. Jak buduje się rynek konkurencji i umie te rzeczy skalkulować, zbilansować. Często ponosząc pewne ryzyko, żeby ten rynek konkurencji podbić w stosunku do czegoś tam w sąsiedztwie. Akurat w przypadku dziedzictwa ta mapa jest dosyć stała, bo przecież zabytków nie przybywa, raczej ich więcej ubywa, bo tak bym powiedział. Ten socrealizm gdzieś tam wchodzi na listy ochrony zabytków. Natomiast wcale nie oznacza to, że zabytków przybywa, bo de facto substancja zabytkowa gwałtownie ubywa. Nie przybywa też specjalnie zbiorów do muzeów. Pod tym względem jesteśmy krajem, który wyjątkowo mało gromadzi nowych czy starych dzieł sztuki, czy w ogóle zbiorów w kolekcjach publicznych przede wszystkim. Nie mówię o prywatnych, bo tutaj jest dosyć duży, intensywny ruch. Są instytucje muzealne na świecie, które wydają po parędziesiąt milionów dolarów czy euro w ciągu roku na zakupy, kompletując w ten sposób swoją kolekcję i prestiż. Oczywiście z ofiarności darczyńców przede wszystkim. Nie ze sponsoringu. Sponsoring to jest tam nieistotna część. U nas w Polsce tak naprawdę sponsoring jest wysoko postawiony, więc jesteśmy jako instytucje kultury bardzo mocni pod tym względem. Bez względu na to, co nam się tam stara wmówić, że ciągle za mało. Zabytków nie przybywa, raczej ich ubywa. Przecież jest takie jedno właśnie, Muzeum Pałac w Wilanowie. To z całą pewnością dobro publiczne, a jednak ostatnio możemy powiedzieć chociażby o tym, że od strony rodziny Branieckich upomina się o swoje dobra kultury materialnej, ta właśnie rodzina, ten właśnie ród. Jak pogodzić ideowość istnienia pałacu w Wilanowie z rzeczywistością, która niekoniecznie jest korzystna dla tego, żeby to dobro publiczne mogło być trwałe? To jest jeden z takich, reprywatyzacja jest takim jednym z bolesnych wątków polskiej rzeczywistości politycznej, ale też i takiej codziennej, bolesnej bardzo dla wielu rodzin. Jest dobrze ponad 3 miliony osób ponoć w Polsce, jak się tak kalkuluje, które cokolwiek straciły w wyniku nacjonalizacji po II wojnie światowej. Nie mówię o krzywdach wojennych, bo to jeszcze jest przecież, to jest tak prawie, że wszystkich dotyczyło. Jako, że jest to problem znowuż klasyczny, wspólnotowy, to w tych kategoriach go należy rozpatrywać i myśleć o tym, jak kształtować interes publiczny i interes prywatny, kompensując krzywdy ewidentne. W taki sposób, żeby znowuż interes publiczny na tym nie stracił. No i tutaj przechodzimy już do indywidualnej sytuacji tej wilanowskiej. W 1998 roku został sformułowany, złożony pozew sądowy o odzyskanie tak zwanych dóbr osobistych, to jest 6 tysięcy muzealiów tak naprawdę, a więc większość kolekcji historycznej.
I ten proces trwa do dzisiaj. Inne postępowanie sądowe dotyczy księgozbioru przed Muzeum Narodowym w Warszawie, który część księgozbioru przejęło i Muzeum Pałacu w Wilanowie. Jeszcze jest mowa o archiwum wilanowskim. Proces toczy się jeszcze odrębny przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Sprawa jest dosyć trudna. A, jeszcze jest oczywiście czwarty moduł, on dotyczy samej nieruchomości muzealnej w Wilanowie. Sprawa jest trudna, ponieważ dotyczy kilku takich systemów prawnych, to znaczy znowuż kontekstualnego czytania prawa, czy realia tuż powojenne można przenieść we współczesne czasy i tego, że prawo w równym stopniu jest stosowane do każdego z pokrzywdzonych w jednakowym stopniu. Mówimy o pewności konstytucyjnej prawa, tej sprawiedliwości społecznej. To znaczy, jeśli nieliczni odzyskują, to co z tymi pozostałymi, którzy muszą się złożyć po to, żeby i tak czy owak z pieniędzy publicznych te dobro wspólne, mimo że prywatne, utrzymywać. Załóżmy, no, może być tak w Wilanowie, to się tak może zdarzyć. Aczkolwiek myślę, że mamy wystarczająco dużo argumentów, żeby tak nie było. To jest problem nakładów z pieniędzy publicznych poniesionych przez dziesięciolecia, nie tylko przed wojną, po wojnie, ale także przed wojną. Na przykład słynne ulgi podatkowe, nie do końca jeszcze skonsumowane w tamtym czasie. Myślę tutaj o wielkości wykonanych robót budowlanych. No, penetrujemy w badaniach historycznych tego rodzaju problematykę, która może mieć jakieś znaczenie. Generalnym problemem jest brak zasad równych dla wszystkich, które powinny być sformułowane w ustawach reprywatyzacyjnych. Wiemy, że kolejne rządy po 90 roku przygotowały około 30 różnych projektów ustaw i żaden z nich nie zobaczył światła dziennego. Ostatnie projekty były w tytułach nosiły słowo zadośćuczynienie, najbardziej godne i adekwatne dla tej problematyki. Ja oczywiście też wyznaję taki pogląd, że tak to powinno być rozwiązane, ale oczywiście nie symboliczne i oczywiście nie całościowe, tylko takie, które odpowiada zdroworozsądkowemu podejściu tego, na co stać ogół społeczeństwa. No to są sprawy polityczne. Dlatego zapewne te ustawy nigdy nie ukazały się. Faktem jest, że niepokój i napięcia społeczne z tego powodu są duże. Ja lubię żyć we wspólnotach, które żyją ugodowo. Nie ode mnie to zależy. Nie ja zająłem, nie ja oddaję. Tutaj suwerenne państwo powinno ten problem samo rozstrzygnąć. Aczkolwiek dyrektorom muzeów przypisuje się takie cechy złoczyńców, prawda, paserów i tak dalej. Ale to jest taki język brutalny, który tak jak wobec pokrzywdzonych był stosowany w latach 50. czy tam 40. przez komunistów, tak teraz wobec funkcjonariuszy publicznych, jakim jestem, też czasem się tak dostaje mi w tych słowach. Ale to mówię o tym dlatego, że to nie o to chodzi. To jest zupełnie o coś innego. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa wszystkich, którzy tworzymy ten kraj. No i trudno mi sobie wyobrazić, żeby Muzeum Pałac w Wilanowie nie mógł być utrzymywany przez podatników. Jeśli przez podatników, to oznacza, że powinien być ten podatnik jakoś włączony w dyskusję o tym, jak te warunki powinny być kształtowane finansowe. Prawda? Jak płacę, to wymagam. Przepraszam, banalne stwierdzenie. Koszty utrzymania tego rodzaju zasobów i kulturowych, i przyrodniczych są horrendalne. My jesteśmy instytucją rządową, mamy bardzo dobry budżet na tle innych instytucji, ale ciągle niewystarczające w stosunku do potrzeb. Czyli ta degradacja gdzieś tam będzie postępowała, pieniądze unijne zaraz się skończą, potem będzie problem jak to utrzymać, jak się wziąć za te kolejnych 60% obowiązków konserwatorskich, przyrodniczych. To są problemy, które powinny być rozstrzygane teraz, z dużym wyprzedzeniem. Właśnie tym mówiłem o Niemczech czy Francji, 10-16 lat. My musimy wiedzieć, co się będzie działo za 10-15 lat. Nie w kategoriach własności, ale modeli ekonomicznych przede wszystkim. Po co warto inwestować, żeby to jak najbardziej przynosiło korzyści? No, takich miejsc jest niedużo w Polsce. Już tak prawie na sam koniec moje ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Mówił pan teraz o tej trudnej współczesności muzealnictwa w Polsce, o problemach, które są tu i teraz. Ja chciałem zapytać o przyszłość. Bo muzea w tym momencie możemy sobie tak chyba podzielić się na dwa, tak patrząc, na dwie grupy, tak patrząc z perspektywy tych osób, które muzea odwiedzają. Są takie muzea jak pańskie, gdzie są te zabytki historyczne, są też takie muzea już bardzo multimedialne, nastawione jakby zupełnie na coś innego. Jaką pan widzi przyszłość dla muzeów już tak w jako jednej całości w Polsce? To będzie raczej taka jedna wspólna droga uzupełniająca się, czy raczej dwa zupełnie różne trendy odnośnie muzealnictwa?
Trudno być prognostykiem, ale chętnie odpowiem na to pytanie. Zacznę tylko od założenia, że muzea zatrudniają osoby bardzo biegle wykształcone w komunikacji społecznej. To rzeczona Akademia Zarządzania Muzeami to wykazała. Niemniej ich zdolności są źle wykorzystywane albo nie w pełni wykorzystywane. Bo muzea są traktowane przez ich właścicieli w sposób tradycyjny. Tymi właścicielami są oczywiście i turyści, którzy tam przychodzą, a dziękuję im wszystkim zresztą, że to robią, jak i szkoły, które prowadzą swoich uczniów, niestety w coraz mniej komfortowych warunkach, bo tutaj mówimy o wymogach szkolnych, o programach. Niemniej nauczanie regionalne może jest jakąś optymistyczną furtką dla muzeów, ponieważ szkoły odchodzą troszeczkę od nauczania historii i w tym minimum programowym nauczanie regionalne jest. To jest ta technologia genius loci. To mi się akurat podoba. To jest szansa dla muzeów. Teraz, jakich środków komunikacji powinniśmy używać? I tych, które są adekwatne, by szybko dotrzeć i wspomóc procesy nauczania, tej kognicji poznawcze, prawda? W procesie nauczania, czy też rozumienia oferty turystycznej, ale nigdy nie tworzyć takich środków komunikacji mechanicznej, tej cyfrowej, która zastępuje przeżycie. A przeżycie jest wartością podstawową. No, trudno, prawda, rozmawiać z żoną przez telefon całe życie. Prawda? Słyszałem, że tacy są, ale to jest niemożliwe. To nie prowadzi do nikąd tak naprawdę. Musi być emocja, musi być bezpośredni kontakt, wspólne przeżycie, wspólne emocje, wspólne fascynacje. Są na świecie muzea, właśnie niedawno mi pani profesor Folga Januszewska, szefowa pierwszego Instytutu Muzeologii na Uniwersytecie Wyszyńskiego, powiedziała o tym, że była w Japonii, gdzie jedno z muzeów grafiki mówiło, chlubiło się tym, jesteśmy pierwszym muzeum w Japonii, które nie używa elektroniki w komunikacji z turystami. Więc można i takie strategie budować. Już sam fakt, że o tym mówimy tutaj, jest pokazem, że można tam ileś tysięcy kilometrów pokonać taką wieścią bez problemu. Użyteczność o tym powinna decydować i mądra pedagogika. Nie można też się zdać na mody. Muzea muszą być na rynku konkurencyjnym jako instytucje twórcze, które same powinny tworzyć własne programy, a nie być wyłącznie otwartym źródłem do brutalnego i rabunkowego wykorzystania, być może nawet w niecnych celach. To jest problem kontroli jakiejś tej zewnętrznej. Jako, że jesteśmy zespołami osób inteligentnych i dosyć sprawnych właśnie w budowaniu tej komunikacji, przypomnę, że wszystkie dzieła sztuki są przejawami propagandy czyjejś historii, więc my jesteśmy historycznie do tego przygotowani. Dobrymi marketingowcami historycznymi, o tak bym powiedział, przynajmniej czy reklamowcami. Nie boję się tej przyszłości cyfrowej, bo wierzę w ludzką wrażliwość i w ludzki rozum. Boję się raczej tego, że może być to opacznie rozumiane. I nie w środowisku muzealnym, tylko właśnie tym szkolnym, rodzinnym przede wszystkim, gdzie te dzieciaki siedzą i tam tracą ten kontakt emocjonalny z otoczeniem. A to są sprawy znacznie głębsze. Muzea, a to jest pytanie dopiero, czy mają wchodzić w budowanie relacji takich intymnych, rodzinnych, rówieśniczych. Rówieśniczych częściej, ale rodzinnych to są pytania. Niektórzy to robią w bardzo delikatny i mądry sposób. Tak, bardzo ważna jest komunikacja międzyludzka za pomocą kultury. To też można nawiązać do sławnego cytatu, który już od 1855 roku stanowi jedną z dewiz rozwoju Muzeum Pałac w Wilanowie, mianowicie Cunctis patet igresus, wszystkim wstęp otwarty. Proszę powiedzieć może już na sam koniec naszej rozmowy, jacy my powinniśmy być dla kultury, a jaka kultura muzealnicza dla nas, żeby rzeczywiście spełnić te słowa, wszystkim wstęp otwarty. Taką dobrą metodą na życie, moją przynajmniej, moich kolegów w muzeum, jest to, że jesteśmy otwarci na impulsy zewnętrzne, że nie boimy się pytań, szukamy odpowiedzi, że sondujemy reakcje innych osób w sposób maksymalnie przyjazny, po prostu po ludzku. Bardzo mnie zastanowiło, pada pytanie, bardzo przewrotne zresztą, jak można się porozumiewać za pomocą kultury, ale to w kontekście poprzedniego pytania o tą mechanizację naszego życia jak najbardziej trafne oczywiście. Ciekawość świata to jest, myślę, to, co nas powinno jakby napędzać, trochę nas wszystkich tworzy. Na stare lata czuję się coraz młodszy.
Aby czuć się coraz młodszym, tego panu również życzymy chyba sobie wszystkim. Wszystkiego dobrego, panie dyrektorze, dziękujemy za to. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Zapraszam wszystkich do Muzeum w Wilanowie i na nasze strony internetowe, gdzie można sobie pohasać, szukając informacji, nie surogatów, substytutów tego, czym są dzieła sztuki. Dziękujemy. Dziękuję.